Dzień dobry kochani, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i dzisiaj jest ten dzień. Moja szafa doczekała się wymiany garderoby z wiosenno-letniej na jesienno-zimową. Właśnie tata Maćka pomógł mi znieść całe wielkie, ciężkie pudło swetrów z góry i postanowiłam, że jeszcze nie wyciągam takich grubych kurtek zimowych ani płaszczy, bo na razie takie przejściowe kurtki nam wystarczają. Poza tym nie miałabym gdzie tego powiesić, bo kurtki trzymam w szafie w korytarzu na górze i tą szafę dzielimy z rodzicami Macieja, więc nie ma tam po prostu tyle przestrzeni, żeby trzymać i przejściówki, i zimówki, zwłaszcza, że te zimowe kurtki zajmują kupę miejsca. Słyszycie Franka? Oczywiście jak ja coś nagrywam, to ma kupę zabawy. Wtedy najwięcej zabawy. Właśnie uruchomił piłeczkę i próbuje przewrócić tutaj baniak z wodą. Nie wolno, Franuś, cisza. Musicie mi to wybaczyć. Nie chcę go zamykać na górze i niech sobie po prostu tutaj ze mną jest i będzie tutaj robił chórki. Więc czapki, szaliki to też mam w osobnym takim dużym pudle i tego nie mam zamiaru dzisiaj ruszać, dlatego że jest jeszcze w miarę ciepło, jest 15 stopni, czasem nawet 20 w niektóre dni, a nawet jak jest chłodniej, to można ubrać się na cebulkę i to na razie w zupełności wystarcza. Nie wyciągam też zimowych butów, ale pochowam typowo letnie. Takie buty na obcasie, jakieś takie mokasyny. Zresztą mokasyny muszę w ogóle sprawdzić, czy ja je będę nosić, bo leżą mi w szafie, byłam ich dwa razy. Raz mnie tak obtarły po piętach, że zbrzydło mi na długi, długi czas noszenie ich. Więc co kochani, kawa albo herbata w dłoń i chodźcie ze mną ogarnąć moją szafę. Już Wam mówię, jaki jest plan. Oczywiście mam przygotowany wieszak z IKEA, to jest nieodzowna rzecz, która pomaga mi w organizacji mojej przestrzeni w szafie. Oczywiście moja część, jeżeli jesteś tu nowa, to jest moja część. Druga część szafy jest mojego męża Macieja, ale oczywiście ja też mam tam swoje 3 grosze, także... Ale tam dzisiaj nie będziemy ogarniać, tam jest ogarnięte. Więc zajmiemy się tą częścią mojej szafy, mojej garderoby, a dokładnie musimy wyciągnąć swetry, bo tak naprawdę ja tutaj przyniosłam jedno wielkie pudło z samymi swetrami. I teraz pytanie, czy ja będę te swetry wieszała, czy będę je składać, bo nie chcę, żeby one mi się tutaj tak wyciągały, więc sprawdzę w ogóle, co mam, bo totalnie nie pamiętam z zeszłego roku. I będziemy to wszystko razem przebierać. Część rzeczy na pewno wystawię na Vinted. Mam kilka takich rzeczy, które na pewno chciałabym wystawić na Vinted. Także zabieramy się za to. Ja sobie tutaj na ten wieszak będę wyciągała rzeczy, które zostają ze mną. Tak? Które zostają ze mną. A te, które wywalamy do pudła, czyli typowo letniaki, zrzucę sobie na fotel, potem to będę wszystko składała. Tutaj jest część, oczywiście tu są swetry i ja tutaj te swetry dokładałam, zwłaszcza te, które były kupowane w lumpeksach w ostatnim czasie. Nie wynosiłam ich wtedy na strych, tylko je już tutaj gdzieś pakowałam i znowu rozrobiło się tutaj lekko ciasno. Natomiast tutaj nie będzie dużo pracy, mam tutaj też sukienkę w ogóle, którą przygotowałam sobie i muszę ją dzisiaj spakować, bo sprzedałam ją na Vinted. I mam tutaj półkę też z butami i te buty w większości wylatują dzisiaj stąd i one wylecą na strych, a zimowych butów jeszcze tutaj nie będę ściągać. Nawet zimowe buty, jeżeli będę wyciągać, to są dosłownie 2, 3, 4, 5 par i one wylądują w części Maćka na dole, więc jeżeli te swetry stwierdzę, że one będą mi się mocno uciągały, to po prostu poszerzę tutaj te półki o dodatkową półkę na swetry. Dlatego, że jedna półka na spodnie musi być, jedna na takie koszulki, rzeczy po domu, leggingsy i tym podobne. I jedna półka niezmiennie jest, jest półką sportową i jej nie tykamy. To jest nietykalna półka. Ona po prostu musi istnieć. Ale tam dużą przebiórkę zrobiłam przy ostatniej organizacji szafy, więc myślę, że i tak bym nie miała tam co wyrzucać. Ewentualnie mogę to tylko tak wygładzić, przegładzić, więc co, zaczynamy! Sporo idzie tego do schowania.
bo to są wszystkie moje letnie sukienki, spodnie, spodenki, spódniczki. Chowam też marynarki, tą lnianą, którą kupiłam ostatnio w Lumpeksie i zawsze te dwie trzymałam cały czas w szafie, cały rok, ale to nigdy się nie sprawdzała, bo ja w okresie takim jesienno-zimowym nigdy nie zakładam tych dwóch marynarek. Jeszcze taka biała marynarka i bluza, którą noszę też przeważnie w lecie. Takie krótkie, wiecie, topy. No i kilka takich koszul typowo cieniutkich albo właśnie takich letnich kolorków. No i jest jeszcze ażurowy sweterek. W sumie to jeszcze powinnam schować ten, ale to za chwilkę będę go tutaj wyciągać. No powiem Wam, że troszeczkę myślałam, że ja tu więcej miejsca zwolnię, żeby te swetry tutaj weszły. No to teraz mam małą zagwozdkę, co z tym fantem zrobić. Wyciągnę chyba t-shirty stąd i poskładam je na rzecz tego, żeby tutaj wywiesić jakąś część swetrów, bo nie sądziłam, że tyle koszuli mi zostanie. Ale w sumie jeszcze je przebiorę, bo mam taką bluzkę, którą no nie wiem, czy ja to będę nosić teraz w tym okresie takim jesienno-zimowym, ale sobie tak pomyślałam, że do jakiejś spódnicy, chociaż nie, chyba nie ma co się albo zostawić, Jezu, nie wiem. Koszule na pewno wszystkie zostają, bo ja w koszulach chodzę, zresztą wy o tym dobrze wiecie, że ja jestem człowiek koszula. No ale właśnie te t-shirty. No i odłożyłam tutaj trzy rzeczy, które wydaje mi się, że pójdą na sprzedaż na Vinted. Ten long sleeve w paseczki. No i nie łudzę się, że będę chodzić w tym t-shircie. Mimo tego, że jakość tego t-shirtu jest genialna, to jednak ja w tej koszulce w ogóle nie chodzę. Więc wydaje mi się, że on w najbliższym czasie wyląduje na Vinted. I zastanawiam się nad tymi takimi bluzami typowo z Primarka, bo mam je od siostry. Ja sobie zostawiłam, że wiecie, będę w nich tak chodzić po domu i tak dalej, ale ja mam trochę tych bluz, dużo tych bluz. No i się zastanawiam, czy po prostu tego też się nie pozbyć. Na razie trzy rzeczy, ale to jest proces. Zostawiłam sobie dwie sukienki, trzy tak naprawdę, trzy sukienki w szafie. I teraz tak, nad tą się w ogóle zastanawiam, czy jej nie schowam. Tą zostawię, bo ta fajnie wygląda jeszcze jesień, zima. A w tej chyba też nigdzie nie będę teraz chodzić, więc też ją chyba schowam, żeby sobie zrobić miejsce tutaj właśnie na swetry. Więc tą sukienkę sobie zostawię. Zostawiam sobie też tą panterkową sukienkę, którą mam z Lumpeksu, ale ona jest u Maćka. A może ja tą drugą sukienkę też tam rzucę do Macieja? Albo nie, od Macieja powinnam tamtą wziąć tutaj, żeby pamiętać o tym, że ja ją mam. Nie mogę się tak panoszyć w tej części szafy mojego męża, bo to też ma swoje granice, wiecie. Niby możesz, jasne, chodź. I wiecie, i potem pół jego części jest moja. No nie chcę mu tak robić, ale tak, myślę, że właśnie część tych rzeczy poskładam. I chyba faktycznie tutaj zamiast butów wlecą ubrania. Zobaczmy. A pan co, łaskawie? Czy pan by chciał wyjść stąd? Ale pan jak stąd wyjdzie, to pan już tutaj nie wróci. Proszę pana. Żegnam. Teściowie gotują bigos i jemu to tam tak pachnie, że aż żal tu siedzieć z pancią. Chyba wiem, w którą stronę chcę pójść. Chcę tutaj zmieścić bluzy z koszulami, a na dole zostaną marynarki. Jakieś tam tylko kilka spódnic mam, jedne spodnie na wieszaku, więc to zajmuje praktycznie zero miejsca. I tutaj w wolnej przestrzeni umieścić swetry, a całą resztę swetrów po prostu zostawię poskładaną na półkach. Myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie na tą chwilę, bo no tak, myślę, że tak. Muszę te marynarki tutaj zostawić. Nie mogę ich dać do korytarza na górę, dlatego że tam zdarza mi się mola. Nie jestem w stanie opanować sytuacji w tamtej szafie, bo nie należy ona tylko i wyłącznie do mnie. A tutaj mam na to jakikolwiek wpływ, więc jeszcze w tym tygodniu, a najprawdopodobniej jutro, będę musiała kupić sobie takie zawieszki przeciw molom, bo okazuje się, że ja w swojej szafie mam coraz więcej wełny i nie chciałabym, żeby coś się z tym stało, tak jak z tą jedną moją marynarką, którą de facto nie wyrzuciłam.
ale pomyślałam, że sobie ją po prostu tam, gdzie zostały wygryzione te dwie dziury, to i tak zawsze noszę tą marynarkę z rękawami podwiniętymi, więc tak sobie to pozawijam, że sobie tam gdzieś ją chwycę, bo szkoda mi na maksa tej marynarki, nie wyrzucę jej. Po prostu jest piękna i jej nie wyrzucę, więc ona zostaje. Więc no dobra, myślę, że czas otworzyć to pudło i sprawdzić, co tam w ogóle jest. Powiem Wam, że ja kocham te pudła z IKEA, te duże, bo kupiliśmy w Action jakiś czas temu i one w ogóle nie przetrwały próby czasu. Popękały i wyglądają dramatycznie, więc lepiej zainwestować te z IKEA. Także w najbliższym czasie też się zwykle jeszcze kupić dwa dodatkowe, bo no dwa pękły ostatnio, te z Action. No i nie chcę mieć potem kłopotu, że mi coś tutaj wlazło, bo to jest na strychu, wiecie. Aha, widzę, że tu mamy jakiś gruby szlafroczek. Jest też moja świąteczna piżamka. Wiecie co, ja to wyciągnę, bo ja na przykład na piżamę mam miejsce tam w komodzie w sypialni, więc na to mam przestrzeń. Więc widzę, że tutaj mam sweterki świąteczne. Chyba je od razu wyciągnę, wiecie? Bo nie będzie mi się chciało potem latać do tego pudła, a tutaj to pudło koniecznie musi być zwolnione na te wszystkie graty letnie, więc wyciągamy. Powiem Wam, że lekko utknęłam. Tu powiesiłam, kochani, wszystkie swetry. Na razie je powiesiłam. Zobaczymy, jak one się będą na tych wieszakach zachowywały. Mam tutaj swoje ulubione swetry, ale też moje nowości. I widzę, że teraz w mojej szafie przeważają właśnie takie bardzo neutralne kolory, jeżeli chodzi o swetry. Jest też mój ulubiony, w którym mogliście mnie widzieć już bardzo dużo razy, ten właśnie sweter z Kangula. No jest tutaj moich kilka perełek. Z tym swetrem z Zary nie umiem się rozstać, bardzo go lubię. Ten kupiłam w Lumpeksie w zeszłym roku i Wam go jeszcze nie pokazywałam. Może go dołączę do kolejnego filmu z perełkami z Lumpeksu. Ten odziedziczyłam po siostrze w zeszłym sezonie, nie miałam jeszcze okazji go nosić, ale tak mi się spodobał ten błękit, że sobie go zostawiłam. Cieniutki sweterek, no i zostają marynarki. Tutaj mam takie long sleeve, bluzki z długim rękawem, krótkie rękawki, pewnie i tak nie będę w nich nie wiadomo jak chodzić, ale tak sobie je zostawiłam z myślą o tym, że jak będzie i tak grzane w domu, to czasem po prostu w krótkim rękawku pochodzić. Zmieściły się też bluzy, no i to wszystkie moje tutaj koszule, wszystko ma swoje miejsce. Zwolniła mi się jedna półka. I tutaj na tej jednej półce będą musiały wylądować takie swetry, które ja wiem, że one się będą uciągać. Ten sobie zostawię już po domu, bo on jest bardzo stary. Ten z Zary chyba jeszcze sobie go zostawię, bo go lubię. To są jakieś sweterki, które muszę w ogóle zobaczyć, co to jest. I mam też takie, wiecie co, takie golfiki rozciągliwe. Nie da się tego za bardzo powiesić, bo to się pewnie uciągnie, więc na to będę musiała jeszcze znaleźć miejsce. To się źle bardzo składa, tak samo jak te dwie rzeczy z H&M-u.
więc to gdzieś będę musiała sobie umieścić na półce, no ale muszę na to pierwsze zrobić miejsce. Tu. W tym pudle na samym dnie są dwie sukienki imprezowe, których na pewno nigdy nie założę, ale też nie będę ich teraz wystawiać, dlatego że to nie jest na nie sezon. Więc jak będę wyciągać następnym razem wszystkie rzeczy wiosenno-letnie, to wtedy wystawię je na Vinted, to będzie miało największy sens. Ten film na pewno będzie krótszy niż ten ostatni i wiecie co, powiem wam, że bardzo cieszę się, że zaczęłam pozbywać się tych swoich rzeczy na Vinted, oddawać je, dlatego że bardzo dużo, długo zostawiałam rzeczy i wydawało mi się, że będę w tym chodzić i jeszcze przyszły sezon i w przyszłym sezonie i w przyszłym sezonie. I to nigdy nie nastąpiło, więc od jakiegoś czasu staram się to wszystko redukować na bieżąco. I wiecie, ja wiem, że część z was uważa, że ja mam dużo rzeczy, część osób może myśleć, że mam mało rzeczy. Wiecie, ja uważam, że mam wystarczająco, natomiast jest kilka elementów w mojej szafie, które na pewno nad którymi będę pracować. Na pewno będę starała się, żeby moje swetry coraz częściej były kaszmirowe, wełniane i żeby w mojej szafie pojawiało się jeszcze więcej naturalnych materiałów. Z tego względu, że no, część tych swetrów jest niestety sztuczna. Ale cieszę się, że coraz więcej pojawia mi się tutaj elementów, które... Tak, trzymam te buty, bo chcę o nich coś powiedzieć. Ale są elementy, które są wełniane. Mam kaszmirowy sweter, bawełniany sweter, tu wełniany stuprocentowo, kolejny stuprocentowo wełniany sweter, bardzo dobrej jakości i o dobrym składzie marynarki pojawiają się w mojej szafie, więc tutaj się dużo rzeczy zmienia na plus. Moje wszystkie koszule są bawełniane, chyba oprócz tych z Zary, ale one są bardzo, bardzo stare. Ale je lubię. Wszystkie bluzy staram się, żeby były stuprocentowo bawełniane. T-shirty, które też są w 100% bawełniane, więc tu cieszę się, że następuje ta zmiana. Tutaj mam spodnie, w których najbardziej lubię chodzić i dochodzę do wniosku, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć par spodni plus takie eleganckie czarne, które kupiłam w Lumpeksie, jest wystarczające, ale ja w zimie lubię chodzić w czarnych rurkach, w czarnych spodniach. Mam czarne buty zazwyczaj na zimę. Mimo tego, że nie lubię czarnego koloru, to jednak na zimę, jeżeli kupuję buty, to one są czarne. I jeżeli nie kupię butów na ten sezon, to mam dwie pary czarnych butów z zeszłego sezonu albo jeszcze wcześniej. Więc chciałabym chyba kupić czarne rurki. Ale to za chwilę. Na razie mam w czym chodzić. Zostawiłam poskładane dwa swetry, które są ciężkie i które mogłyby mi na pewno obwisnąć tutaj na ramionach. Ten jest cały wełniany. Sweter od Laurella, którego się nie umiem pozbyć. I powiem wam, że odkąd Laura Coco Rice nie ma swojej marki, którą stworzyła, czyli Laureli, nie kupuję u nich. Ja uważam, że marka Laurella to była osobowość, to była marka osobista przede wszystkim. I tam dziewczyny kupowały przede wszystkim ze względu na Laurę. Za jej energię, za jej sposób bycia, za jej tworzenie stylówek, za to, jaką jest osobą i osobowością. I odkąd firma nie jest już Laury, to ja w Laureli nie kupuję, mimo tego, że mam kilka rzeczy, które bardzo, bardzo lubię i w nich oczywiście chodzę, ale nie kupuję u nich nowych rzeczy, żadnych. Nie wspieram już tej marki, bo uważam, że to już nie jest marka
na tą chwilę warta wsparcia, że tak powiem. Dobra, i jeszcze jedna ważna rzecz. Uważam, że jeżeli wymieniam garderobę i wyciągam wszystkie rzeczy zimowe, mam w jednym tym pudle, jestem w stanie wyciągnąć te wszystkie rzeczy i wszystkie letnie rzeczy mi się tutaj mieszczą i mam jeszcze luz, to uważam to za wielki, wielki sukces. I teraz powinny być jakieś fanfary. Bo kiedyś tak nie było. Kiedyś po prostu była rozkmina, gdzie ja to jeszcze wsadzę, gdzie ja to jeszcze wsadzę. A teraz wszystko, voilà, się zmieściło w jednym dużym pudle, z czego jestem bardzo, bardzo zadowolona. No i powiem Wam szczerze, że cieszę się, że to dzisiaj zrobiłam, bo brakowało mi tych zimowych elementów. Przede wszystkim swetrów. No bo robi się jednak troszeczkę chłodniej i fajnie byłoby coś na siebie zakładać. Ale tak, cieszę się, że to zrobiliśmy razem. Aha, jeszcze kilka słów o butach. Słuchajcie, trzymam tutaj te buty. Tu widzicie tą kurtkę. Zabiję się. Tu są cztery pudełka letnich butów, które stąd wylatują na poddasze. I tym oto sposobem zostały mi tutaj Adidasy handbale i pudełko z tych drugich Adidasów. Więc nawet jak będę chciała zimowe buty ściągnąć i trzymać je w pudełku, to tutaj jest na to przestrzeń. Dlatego, że swetry świąteczne wylądowały tutaj z tyłu, więc się wszystko ładnie pomieściło. Tu jest taka sekcja po domu. Tu są swetry, które nie zmieściły się albo nie chciałabym, żeby wisiały. Moje wszystkie spodnie, leggingsy, dresy, podkoszulki, takie wiecie, koszuleczki na krótkim, albo long sleeve, taki biały, czarny, albo na ramionczkach, pod swetry, jak się zrobi zimno. Sekcja ćwiczeniowa. Mój must have, musi być, ale mocno przebrana, uwierzcie mi. No i tu są wszystkie rzeczy, których mam zamiar na bieżąco chodzić. No i dobra, i o tych butach. Słuchajcie, mam mokasyny, które mnie, tak jak mówiłam wcześniej, bardzo mocno obtarły. I dajcie mi znać, powiedzcie mi, czy one mają jeszcze modny fason? Czy ten fason mokasyna jest jeszcze modny? Bo one są takie, widzicie, one są takie do czubka. Ja mam wrażenie, że one mi strasznie wydłużają stopę. I do czegokolwiek ich nie założę, to one nie wyglądają dobrze. Do spódnicy nie wyglądają dobrze, bo ja mam rozmiar 40 stopy, więc to jeszcze bardziej je wydłuża. Do rurek też to nie wygląda dobrze. Do szerokich spodni ostatnio szłam na pogrzeb i myślałam, że je założę i wybrałam sportowe buty. No nie wyglądały dobrze, więc dajcie znać, co o nich myślicie. Bo ja chyba myślę, żeby je sprzedać. Ja, może ktoś, kto ma taką szczuplejszą, smuklejszą nogę, będzie w nich lepiej wyglądał. Natomiast ja nie uważam, że w nich chyba dobrze wyglądam. I chyba je wystawię na Vinted. Dajcie znać, co o nich myślicie. Czy chodzilibyście w takich czubach? Czy już raczej nie? Czy taki mokasyn jest w ogóle taki ponadczasowy, że to jest obojętne? A może je jeszcze zostawię? Nie wiem, dajcie znać, pomóżcie, pomocy, dajcie znać w sekcji komentarzy, koniecznie. Ale na razie jeszcze tutaj zostawię w tej półce, bo to mi totalnie tutaj nie zawadza. No i sekcja Vinted, kilka rzeczy znów udało mi się wyłowić, ale naprawdę nie ma tego dużo. I co jest dla mnie moim zdaniem właśnie sukcesem, są leggingsy, w których już dawno, dawno nie chodzę z Pumy. Jest też bluza z Pumy, w której też już nie chodzę. Jest sweter, jest kolejny sweter, jest kolejny sweter, jest kolejny sweter i jest jeszcze jeden sweter. No i to, co pokazywałam Wam wcześniej, więc to wszystko będzie, to wszystko wyląduje na Vinted w najbliższym czasie. Jak jeszcze nie obserwujecie mojej szafy, to link jest w opisie, gdybyście chcieli zajrzeć. No i zapomniałam wspomnieć, że jedna rzecz idzie totalnie do wyrzucenia i są to takie primarkowe, zwykłe bajkery, które już mają tyle dziur między nogami, że nie wypada w nich nawet spać, ani chodzić po domu, więc z nimi się żegnamy. Bye, bye! No i jeszcze jedna ważna rzecz. Patrzcie, ile zostało mi wieszaków. To wszystko było zajęte w mojej szafie. Ale to dlatego, że swetry zajmują zdecydowanie więcej miejsca i bluzy niż t-shirty i koszule. Więc myślę, że jest jeszcze lepiej niż myślałam, bo się okazuje, że mam jeszcze mniej rzeczy na okres jesienno-zimowy niż mi się tak naprawdę wydawało. Ale zostawiłam sobie jeszcze jakiś tam zapas, tutaj 5 i tutaj 5, bo też część rzeczy mam jeszcze w praniu.
Także tak, tak się to prezentuje. Zapakujemy sobie tą jedną paczkę na Vinted i mam taki duży foliopak, mam też mniejsza, ale nie będę jej tutaj zgniatać. I wsadzę do tego foliopaka i muszę zamówić te foliopaki, bo powiem Wam, że one się świetnie sprawdzają. Mój mąż też ruszył ze swoją szafą na Vinted ostatnio po swoich porządkach w szapie. Więc sprzedajemy te rzeczy troszeczkę więcej i już widzę, że mam końcówkę, a czasem jak widzę, jak niektórzy wysyłają te paczki powijane w ogóle w jakieś strecze, taśmy i reklamówki z Biedronki, i z jednej strony fajnie, bo tak jakby wiecie, wszystko się wykorzystuje, taka siatka z Biedronki przecież też spokojnie się nada, ale jak widzę czasem pomysłowość na TikToku, jak ludzie dodają, w czym dostali swoją paczkę z Vinted, to ja się chwytam za głowę i się śmieję. Ale pewnie nie byłoby mi tak do śmiechu w momencie, kiedy ja bym sama dostała taką paczkę, więc ja lubię pakować te foliopaki, one nie kosztują jakoś specjalnie dużo, a to zupełnie inaczej się prezentuje, więc zamykamy i jeszcze dzisiaj paczka pójdzie do kogoś, nie wiem, czy do kogoś z Was, czy nie. Szafa ogarnięta, rzeczy spakowane, stand rozłożony, piżamy schowane, rzeczy na Vinted poskładane i będą czekały na zrobienie zdjęć. Będę chciała je jak najszybciej zrobić. Myślę, że nie jutro, bo jutro spotykam się z przyjaciółką, a w środę i czwartek będę chciała nagrywać dla Was vloga, więc, ale myślę, że w tym tygodniu mi się to uda. I jeszcze chciałam Wam pokazać, co kupiłam. W końcu kupiłam tą golarkę taką elektryczną do ubrań. Bo jak wyciągnęłam swetry, to okazuje się, że część też będę musiała tak, wiecie, odświeżyć i ogolić, bo się nam lekko skulkowały. Miałam kiedyś taką maszynkę do golenia swetrów, ale na baterię i ona nie dawała sobie za bardzo rady. I chciałam też ogolić ten swój wełniany koc, taki, który mam z Zary kolorowy. Jak jesteście na moim kanale, to wiecie, który. No i do tego była ewidentnie potrzebna maszynka o mocniejszej mocy i dłuższym czasie pracy, bo na jednych bateriach kiedyś próbowałam ogolić ten koc i udało mi się ogolić takie 20 na 20 cm na jednym komplecie baterii, więc no mijało się to totalnie z celem, więc zainwestowałam w taką maszynkę. Ona kosztowała jakieś 60 zł, więc nie była droga, ale jej jeszcze nie wyciągałam. Są tutaj takie dodatkowe ostrza. Prezentuje się, słuchajcie, tak, tu ma wyświetlacz, nie wiem, tu jest jakaś moc, ciekawe, czy to ma jakieś w ogóle, no nie wiem, aha, ma tutaj, tak jak widzicie, poziomy mocy, o, i wyłączyć chyba, 4 poziomy mocy i właśnie ma tutaj dodatkowe te ostrze. Więc super. Jest też ładowarka na USB, także podobno ma 3 godziny czasu pracy na jednej baterii, więc to jest bardzo, bardzo dużo. Więc wydaje mi się, że koc w końcu uda mi się ogolić, no i pewnie tę część swetrów w niedługim czasie będę starała się doprowadzić do ładu i dam Wam znać, jak to się sprawdza. A jak jesteście zainteresowani, to wrzucę Wam, może jak znajdę, to link do niej, skąd kupowałam, w opisie. W opisie również wrzucę Wam link do mojej szafy na Vinted. Tak jak mówię, jest tam kilka jeszcze rzeczy, ale w najbliższym czasie będą pojawiać się te. Część muszę jeszcze tam wyprać, odświeżyć, żeby tam poszły czyściutkie do sprzedania.
Także tak, kochani, cieszę się, że mam to już za sobą i jestem gotowa na jesień, zimę. Dzięki temu też wiem, co mam, co chciałabym jeszcze w swojej szafie ugościć. Nie jest tego zbyt wiele, ale cieszę się, że moja szafa właśnie, tak jak mówię, idzie w kierunku naturalnych składów coraz bardziej. I chyba zrobię sobie taki mały challenge, że jeżeli spodoba mi się sweter w lumpeksie, to jeżeli będzie miał zły skład, to go nie będę kupować. Nie wiem, co nazwać złym składem. Może taki, który jest w 100% sztuczny. To będzie zły skład. Więc takich będę unikać jak ognia, mimo tego, że będzie mi się podobał kolor, krój, ale myślę, że po prostu jakość jest ważniejsza. I tak, tak, to będzie takie moje wyzwanie. Dajcie znać, kto dołącza do takiego wyzwania. Link do tego daję Wam w opisie. Link do szafy będziecie mieć również w opisie. No i co, ja kończę ten film. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górze i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie ominął Cię żaden kolejny film. I widzimy się w następnym. Pa, pa!